I został nam jeszcze drugi temat, też pośrednio związany z naszym jutrzejszym szkoleniem. W jaki sposób zwracać się do gminy, aby udzieliła informacji, czy wydatek, który zamierzamy ponieść, jest zgodny z przeznaczeniem. No cóż, w tym samym można by powiedzieć w trybie, w jakim wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki, prawda? Czyli na przykład o udzielenie interpretacji albo o wyrażenie opinii w sprawie. Czy opinia ta będzie Państwu gwarantowała prawidłowość wydatkowania dotacji? No oczywiście nie zupełnie, ponieważ będzie to tylko opinia prezentowana przez organ, którą to opinią organ absolutnie nie jest związany. Nie mamy również pewności, nie mam również pewności, czy pracownik, który będzie Państwu udzielał takiej informacji, nie popełni błędu w tym zakresie. W każdym razie żadne pismo wysłane do organu nie może być pozostawione tak po prostu bez odpowiedzi. Ono wszczyna pewnego rodzaju proces i w związku z czym, jaka odpowiedź powinniście Państwo na to pismo otrzymać. Obawiam się również, że często w przypadku wydatków spornych, jeśli Państwo o coś zapytacie, a organ nie będzie, czy pracownik nie będzie miał pewności co do słuszności swojego stanowiska, no, to po prostu powie, że nie może być sfinansowany dany wydatek dotacją. No i to jest jakby gorsze rozwiązanie, no bo nawet jeśli wydatek byłby uzasadniony, no to przy takiej odpowiedzi trudno byłoby go rozliczyć dotacją. Dlatego też wydaje mi się, że w takiej sytuacji o wiele lepszym i jak się wydaje również pewniejszym rozwiązaniem jest jednak zwrócenie się o udzielenie wyjaśnień do organu, który tych wyjaśnień udziela. Udziela ich na podstawie przepisów ustawy, czyli do właściwej terytorialnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlaczego? Takie właśnie zadanie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W treści artykułu 1 czytamy, że izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, czyli są jakby nadrzędne nad państwa gminą czy powiatem. To one, to regionalne izby obrachunkowe kontrolują prawidłowość działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i oczywiście zamówień publicznych w tychże podmiotach, ale nie wyłącznie, bo w jednostkach samorządu terytorialnego oczywiście, czyli gminach, powiatach, w związkach metropolitalnych, w związkach międzygminnych, w stowarzyszeniach gmin, stowarzyszeniach gmin i powiatów, związków powiatowo-gminnych, w stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, czyli w szkołach, w przedszkolach samorządowych i to, co Państwa dotyczy, a wynika z punktu 7, innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. To Państwo, jako osoby prowadzące jednostki niesamorządowe, jesteście tymi innymi podmiotami w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Czyli to jest czysto hipotetycznie Regionalna Izba Obrachunkowa i Państwa mogłaby skontrolować. Natomiast zgodnie z artykułem 13 tejże ustawy o RIO do zadań Izby należy, zgodnie z punktem 11, udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w artykule 1 ust. 2, czyli innych, również innych podmiotów, czyli również Państwa, w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. A zatem zasadnie ustawodawca założył, że skoro RIO może Państwa kontrolować, to RIO również jest uprawniona, nawet zobowiązana do tego, żeby udzielać Państwu wyjaśnień. I to wyjaśnienie wydaje się być, no zdecydowanie, czy ten wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej wydaje się być zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Regionalna Izba Obrachunkowa jest tym podmiotem, który może przecież udzielić Państwu informacji w takim zakresie, jaki Państwa interesuje. I bez wątpienia będzie to informacja, no, z dużym prawdopodobieństwem nie nacechowana jakimkolwiek interesem, który mógłby być sprzeczny z Państwa interesem. Wszak to te środki, które są zakwestionowane, nie wracają do budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej, tylko do budżetu organu, który Państwa dotuje, a zatem do tego organu zwracanie się z zapytaniem, czy można, czy nie można, no może być pewnego rodzaju ryzykiem. I w związku z tym
konstruując taki wniosek, proszę jednak pamiętać, że dość istotnym elementem takiego wniosku jest przedstawienie również własnego, Państwa stanowiska w tym przedmiocie. Czyli jeśli pytamy, czy uprawnione jest kwestionowanie dotacji na dziecko, które jest miesiąc nieobecne, to też musimy przedstawić swoje stanowisko, prawda? Albo czy uprawnione jest, nie wiem, wydatkowanie dotacji na, nie wiem, windę, powiedzmy, prawda? Albo na docieplenie budynku. No to nie, oczywiście nie można tego zrobić. Albo na pomalowanie budynku, albo na wymianę podłogi, albo na wymianę okna, albo na wymianę pieca, prawda? No to wówczas musicie Państwo też przedstawić swoje stanowisko. Często dobrze by było, żeby to stanowisko było poparte na przykład na aktualnym orzecznictwie. Doskonale wiecie Państwo bowiem, że rzecz przecież nie w tym do końca, kogo pytamy, ale w jaki sposób konstruujemy pytanie. Wbrew pozorom jest to dość istotny element takiego wniosku z pytaniem, jakim się Państwo zwracamy. Zachęcam Państwa nie wyłącznie do oglądania i słuchania moich spotkań, ale również do dzielenia się tą wiedzą z innymi. Udostępnijcie zatem ten live dalej. Oczywiście jakby po to, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze zawartych w nim informacji, no bo jakby rozprzestrzeniamy dobrą wiedzę dalej, prawda? Żeby ona się elegancko przejmowała. Państwa udostępnienie może zresztą dostarczyć odpowiedzi na pytanie, które kogoś od dawna nurtuje. Niech nasza wspólna społeczność staje się miejscem, w którym każdy może czerpać i przyczyniać się do wzrostu i rozwoju świadomości prawnej w zakresie właśnie prawa dotyczącego oświaty niesamorządowej. Naturalnie polecam Państwu również korzystanie z informacji, które wytwarzamy i gromadzimy dla Państwa, a które oczywiście nieodpłatnie dostępne są na stronie internetowej lexedu.pl. Bardzo dużo treści tam Państwo znajdziecie, wystarczy tylko po prostu poszukać. Natomiast wszystkie moje spotkania z Państwem, te właśnie na żywo, takie jak dzisiejsze, znajdziecie albo poniżej w postach na Facebooku, ale również na naszym kancelaryjnym YouTube'owym kanale możecie Państwo sobie zasubskrybować. Jeżeli natomiast chcecie Państwo być na bieżąco ze zmianami w prawie, no to oczywiście polecam zapisanie się do naszego newslettera, aby żadna z istotnych informacji Państwa nie ominęła, szczególnie te, które dotyczą zmian w prawie, ale również różnego rodzaju konkursów dla Państwa, takich na przykład jak ten dotyczący inwestycji, w zakresie którego wczoraj, zdaje się, prowadziliśmy szkolenie, tak, wczoraj. Dobrze. Drodzy Państwo, zobaczę teraz, czy pojawiły się jeszcze może jakieś pytania. Są pytania, czy organ kontrolujący Urząd Miasta może wymagać w przypadku nieobecności miesięcznej dziecka dowodów płacenia czynszu przez rodzica? A Pani Dario, to ja odpowiem pytaniem na pytanie, bo przepisy są takie same dotyczące przedszkoli publicznych i niepublicznych. No i wyobraźmy sobie, prowadzonych oczywiście przez osobę inną niż samorząd. Teraz proszę sobie wyobrazić, że prowadzi Pani przedszkole publiczne, a dziecko korzysta tylko z przedszkola 5 godzin. Wówczas przecież zupełnie nie płaci czesnego, absolutnie, ani złotówki. To co wówczas takie przedszkole publiczne miałoby przedstawić? Nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że kwestie dotyczące płatności nie są objęte kontrolą, bo kontrola obejmuje tylko prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji. A zatem te kwestie, które są związane z czesnym, które Państwo pobieracie od rodziców, nie są objęte zakresem kontroli i tutaj kontrolujący przekracza zakres swoich własnych kompetencji, tak? Natomiast żeby wykazać to, czy dziecko jest nadal Państwa podopiecznym, czy nie, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem może być na przykład poproszenie rodzica o złożenie oświadczenia, ewentualnie przedstawienie umowy z brakiem jej wypowiedzenia, szczególnie, że jak mniemam, ta kontrola dotyczy czasu uprzedniego, wcześniejszego, na przykład zeszłego roku, w związku z czym można wykazać się obecnością kolejną w kolejnych dniach czy w kolejnych tygodniach tegoż dziecka. Dobrze, także tutaj macie Państwo też linka do informacji, gdzie możecie zadawać pytania, także klikajcie Państwo, zadawajcie tam pytania, wskazujcie tematy, które chcielibyście Państwo, żebym z Państwem omówiła. Posty oczywiście kolejne proszę udostępniajcie. Widzimy się jutro na szkoleniu. Życzę Państwu oczywiście dobrego, spokojnego, pięknego wieczoru i wszelkiej pomyślności. Do zobaczenia z Państwem jutro.